Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku Smaków Życia. Jak widzieliście na cutscence, Blue razem z Luką, tak witamy się tu Blue, z Blue w jej nowej piżamce, proszę bardzo, tak się prezentuje. Myślę, że jak zawsze wygląda ślicznie. Także Blue razem z Luką byli u lekarza. No i niestety Blue ma poważne problemy z zajściem w ciążę z powodu swoich przejść, które miała w trakcie ciąży, a dokładniej porodu z naszą Ney. Dobra, chodź tutaj kochana, dlatego jak widzicie tutaj Blue ma nastrójnik smutna, no bo tym bardzo, bardzo się przejmuje. Zaraz byśmy coś tu zrobili, może tu coś zrobimy. Gotuj. Śniadania i desery. Zobaczymy, co tu mamy. Tartelinki z ananasem to tak gorzej. Turon to nie bardzo. Nie, no to jest tak średnio. Może zrób naleśniki z serem albo z łososiem i serkiem. Dobra. Idź zrób, kochana, naleśniki. Bo zaraz będzie wstawać jak tam Ney. O, Ney jest już wyspana. Chodź, kochana. Przyjdziesz tu, skorzystasz, umyjesz sobie zęby. Będę musiała wam kupić też tę szczotkę do włosów.
O, nasz Karmel sobie tak słodko śpi. A tutaj jest nasz Czoko. I co byś chciała? Słuchaj jakiejkolwiek stacji radiowej. No dobra, zobaczymy. Luka idzie dzisiaj do pracy, ale jeszcze chwilę tu dosypia. Pewnie zaraz wstanie. Dawaj, kochana. Dzisiaj chyba sobie z Blue zostaniemy w domu. Popieczemy trochę. Jak tam, skarbie? Dobra, jesteś już tylko głodna. Tu jest nakryte do stołu. Karmel śpi. Chodź się tutaj wyszczotkuj go. Pobaw się z nim. Myślę, że to dobry pomysł. A ty, Luka, mógłbyś już wstawać i chodź. Aha, zepsuła nam się toaleta. To chodź ją napraw. W końcu pracowałeś jako budowlaniec, to powinieneś umieć. Blue zrobiła naleśniki. Już je bierzemy, kochana. Stawiamy je tu. I chodź, weźmiesz sobie, zawołaj na posiłek i zjedz. Zawołaj domowników, chodź. I mam nadzieję, że sobie zjecie. Honey zaczyna za godzinę lekcję. A, dopiero teraz będziesz szła, dobra. Gdzie ty idziesz z tym talerzem? Blue. A, dobra, tu sobie siądziesz, cieszę się. Mam podmiankę noży i widelcy i zapomniałam o tym zupełnie, a faktycznie dużo lepiej ten widelec wygląda. Dobra, idziesz? Wystarczy już tej zabawy, chodź jeść, bo nie zdążysz. Tu jesteś co? Zapisane w gwiazdach, okej. Dwie części do ulepszeń i idziesz zjeść, dobra. Ty porozmawiaj z mamą o ulubionym zespole i możesz jej poprawić humor. Natomiast ponieważ weszłaś w etap, gdzie masz fazę na złośliwości, no zakazane słowa to może nie, ale możesz mu przekazać zmyślone złe wieści, na przykład, że dostałaś jedynkę w szkole. Dobra, a co ty byś tu chciała? Parodiować jeszcze innego Sima. Dobra, to może do mamy będziesz parodiować Lukę. To będzie w zabawnych. Parodiuj innego Sima. Dobra, zostanie nam tylko szkolny konkurs talentów, ale to z tym poczekamy. 9. poziom umiejętności społecznych. A co ty chciałaś tu? Ty chciałaś słuchać dowolnej stacji radiowej. To jeszcze powinnaś zdążyć. Słuchaj. Może coś sobie... O, może być alternatywna. Idź sobie, posłuchaj chwilę. A ty, Blue, co sobie wzięłaś? Mogę ja się dowiedzieć? Sok pomarańczowy. No dobra, no miałaś ochotę, to ci nie zabronię. Nie, nie masz brać porcji. Nie można tego sprzedawać. Dobra, nie można. Sprzątnij, okej. A ty słuchasz, zaliczy ci to? Dobra. Zaraz będziesz najszła do szkoły. Tak, wiem, Blue, że chciałabyś pójść na dwór, ale dzisiaj pogoda paskudna. Gdzie ty to postawiłaś? A tu. Weź to sprzątnij, proszę cię. A ty, Ney, już wystarczy tego słuchania. Idziesz do szkoły. Nie wiem, czemu ci nie zaliczyło. Luka zaczyna za godzinę. No i co ty, chłopie? Jesteś w świetnej formie, choć wyszczotkujesz. Nie, 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 Blue, nie będziesz. Chodź, kochana, bierzesz się tu za pieczenie. Co będziemy sobie piekli? Może spróbujemy... Niestandardowe jedzenie. Piecz niestandardowe potrawy. I lecimy gdzieś... O, pizzę ze szpinakiem. Ciastka, steczka jabłkowe z lodami... O, ciasto z orzeszkami, pekan z kremem klonowym. Czym one się różnią? Dobra, to takie duże, idź piecz. A jak tam Luka? A ty bym chciała, żebyś, kochana, zdobywała przyjaciół. Czy ty masz wszystko zrobione? Za 44 minuty zaczynasz. Wydaj utwór. Idź, wydaj utwór, może jeszcze zdążysz. Bo miałeś to zrobić z tego, co kojarzę.
Wydano utwór Twarz pasjansiarza. Luka, skomponowany przez ciebie utwór został wysłany do serwisu Simify. Teraz każdy może go posłuchać. Twoja wytwórnia muzyczna będzie zadowolona. No to dobrze. To cieszymy się. Dobra, co ty możesz jeszcze? No jeszcze masz trochę czasu, to może sobie... a tu otwórz utwór. Dobra, no, odtwarzaj. Dobra. A ty gotuj, kochana. Trochę spróbujemy z tobą pogotować. Oczywiście nie wiem, dlaczego gotujesz w tej szafce. A zagniatasz na zlewie. No jak tam twój utwór, Luka? Ale ja cię lubię, chłopie, wiesz? No dobra, wystarczy tego, bo będziesz szedł zaraz do roboty. A Blue w tym czasie nam upiecze coś pysznego. Dobra, ciasto upieczone tu. Wiem, chciałabyś wyjść na dwór. Działalność cateringowa, proszę bardzo. I teraz upieczemy coś stąd. Desery. Ach, wiem, zapomniałam, muszę robić zdjęcia. Luka idzie do pracy, a ty pingwinowy tort lodowy zrób. Ty oczywiście, Luka, pracuj ciężko. Jak ty, kochana, umiejętności to już mamy. Fotografowanie jeszcze. Dobra. I śpiewanie musisz rozwijać. Szybko skończona praca. A Honey jest absolutnie pierwszą uczennicą, która skończyła pisać swoją pracę. Honey zaczyna już podnosić rękę, by dać znać nauczycielowi, ale zmienia zdanie. Może dostanie jakieś dodatkowe punkty, jeśli doda do pracy rysunek. Oddaj pracę, nie wiem co będzie. Nauczycielka wcale nie jest zadowolona z tego, że Honey tak szybko skończyła pracę. Marcząc czoło, bierze wypracowanie, zakreśla 5 literówek i na... Lega, by przez pozostały czas Honey napisała całość od nowa. No, nie będziesz miała dobrego dnia dzisiaj, kochana. Co ci, maluchu? A chcesz się załatwić? Dobra, zaraz Blue cię weźmie. Tylko to bierzemy tu. Dobra, chodź Blue, podejdź tu. Zrobimy zdjęcie. Tak. Zrób zdjęcie, proszę bardzo. Ale ty masz tu ładnie. Nie w tą stronę trochę. No ale dobra, za blisko stoimy. Ale niech będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pingwinkowy tort. I bardzo proszę. Torty nie są drogie. Ciekawa jestem, jakie co będzie drogiego. Dobra, chodź, kochana, weźmiesz naszego czoko. Weź go tutaj najpierw. Pocałuj, a potem wyprowadź. Krótki spacer, proszę bardzo. Czemu tak stoisz, słońce? O, idziecie. No idziesz na zewnątrz. Zobaczcie, zestawienie tantiem. Całkiem nieźle. Już Luka zarobił, no dobra. A Blue idzie na zewnątrz, chodźmy. Samochód was prawie przejechał. No i faktycznie ci mądrze kliknęłam. Na środku ulicy. Zachęć do pójścia za potrzebą na środku ulicy. I przyszła pani duch. Lily Feng to jest. Dobrze, że ty z nią nie gadasz. Ta seria nie jest nadnaturalna. Zachęć do pójścia za potrzebą. Chodźmy tu gdzieś dalej. Piękne stylówki tu mają niektórzy. Chodź, weźmiesz sobie plakat przy okazji. Tu też sobie weźmiesz. Przeszukasz kule śnieżne. Już wprawdzie nazbieraliśmy. Ale co tam? Co tu można by kupić było? Tu jedzenie, a tu chyba produkty spożywcze, tak mi się wydaje. Luka nie do końca wie, co robić w pracy. Nowy pracownik dołączył do zespołu. Luka chciałby się przedstawić, ale boi się, że wywrze złe wrażenie, zachowując się niezręcznie. Zrób, co w twojej mocy, by nawiązać nową przyjaźń. Uniknij sytuacji. Luka by uniknął, no on jest wycofany. Szef Simo o imieniu Luka jest rozczarowany jego nieprzyjaznym zachowaniem. Nieznaczny spadek oceny. No trudno.
Luka jest indywidualistą i jest niezręczny towarzysko, czy tam nieśmiały, więc... Blue, wędrujesz sobie. O! Honej spotyka w szkole Sima o imieniu Lukas. Dobra. Dobra, Blue. Wiesz co? Chodź, w takim razie może spróbujemy... zwyczajnie coś ugotować. Może coś z tych takich zwykłych rzeczy zostanie, uda nam się sprzedać drożej. Może zrób kurczaka krótko smażonego. Ach, i wiem, zrobiłam ci zdjęcia. O, tu mamy to do sprzedania. To do sprzedania. Kulę śnieżną do sprzedania. Bardzo cię proszę, kontynuuj. Co tam, Eden? Rozważamy ostatnio staranie się o dziecko. Co o tym myślisz? Niby tego chcemy, ale nie mamy pewności. To wielka odpowiedzialność, dorać mi. Jasne, że się starajcie o dziecko. O, teraz Nikolasa spotkałaś, Honey. No dobra. Przedaliśmy do publikacji. Ciekawe, czy to nam powoli ta sława tu rośnie. Ile ci zostało? 14 do kolejnej grupy wiekowej. O, troszeczkę rośnie. Musimy wbić jedną gwiazdkę. To sprzedamy wszystkie zdjęcia, co mamy do publikacji, które są jedzeniem. I będziemy takie zdjęcia robić. I co nam tu wyszło? Działalność cateringowa. No nie, nie kosztowało to nie wiadomo ile. To teraz robimy jeszcze jakiś deser. O! Tak, sernik blueberry, idealny dla ciebie. I jak tam nasz sernik blueberry? O, oczywiście jest tu, zaraz go zrobimy zdjęcie. Nie, gotuj z... O, i tam tu jest. Bardzo proszę, wypoleruj do perfekcji, a potem podejdziesz sobie tu. I myślę, że jak zrobimy zdjęcie, to zasłużysz sobie na jakąś kawę. Dobra. Tylko teraz, proszę bardzo, zrób zdjęcie. No, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, zobaczymy, ile jest wart ten sernik. No dobra, działalność cateringowa, sprzedaj proszę. I mamy tu nowe zdjęcia. Nie, to nie w tę stronę są. Sprzedaj do publikacji. No, zbiera się ta sława powolutku. Okej, dobra. Zapasz niestandardową kawę. Może sobie zrób cytr. Może być, chociaż jak zrobisz sobie niestandardową kawę, to wtedy nie, zapasz sobie kawę, bo chcemy odblokować miłośnika kawy i chyba musimy pić zwykłe kawy wtedy. Coś mi się tak wydaje. Dobra. Jest. Mamy kawę. To chodź się napij. Siądziesz sobie tutaj. Nie, siądziesz sobie na krześle. Okej. A tu stoją te naleśniki. Czy one są jeszcze dobre? No ale zaraz już nie będą. To jest sprzątne za ciebie. I pij kawę, kochana. Teraz możesz ją sprzątnąć. I choć sobie skorzystasz. I weźmiesz prysznic. Śpiewaj pod prysznicem. A potem pomyślimy, co tu zrobić na obiad. Może obiad z tego. Posiłki. Zupa ziemniaczano-porowa. Pizza margarita. A może zrób zupę dla rodziny? A co tam nam szkodzi? Akurat może zdążysz, zanim wróci Ney. Jak tam wypieski? No głód i tu, dobra. Okej, idziemy zrobić zupę. Ney zaczyna zajęcia za około godzinę. Całkiem słabo sobie radzi? Jaką ty masz ocenę, kochana? Trójkowa uczennica, no tak. Dobra, podejdź tu. Chodźcie, siądziecie sobie i zjecie. Dawaj tu. A czy ty jesteś w ogóle głodna? No tak średnio, ale z mamą sobie... A mama to w ogóle nie jest głodna, nie wiem czemu. Dobra. To wiesz co, Ney, zjedz sobie porcję, a ty, Blue, chodź tu usiądziesz.
i porozmawiaj, zapytaj jej. Możesz dyskutować o zaawansowanych technikach gotowania i będziesz mogła jej dać lizaka, jak już skończy jej zupę. Ziemniaczano-porową jakoś pewnie wspaniała. Podziel się historią wyssaną z palca. I jak to zrobisz, kochana, może zdążysz jeszcze skorzystać. Będziemy musieli nie zapomnieć też o odrobieniu lekcji. A ty, kochana, posprzątaj. Będziemy cię poić kawą. Wypij coś. Kawę, ile kaw dziennie będziesz mogła wypić? Chyba od za dużej ilości kawy nie ma takiej śmierci, nie? W Simach. Dobra. Dawaj, pij kawę. Zupę masz gotową. A Ney będzie szła teraz na zajęcia taneczne. Jak pamiętacie, była wyrzucona z zajęć teatralnych, a że Ney to dusza artystyczna. O, włączysz sobie telewizor i wypijesz kawę. Dobra. Już wyłączyłaś? Ona idzie do pracy. No to możesz sobie pracować ciężko. W końcu nie chcesz, żeby znowu cię wyrzucili. Dobra. A ty, Blue, w takim razie choć jeszcze coś upieczesz. Roladę z konfiturą z pomarańczy. To brzmi dobrze, a nawet bardzo dobrze. Dobra, wykonał znakomitą robotę. Okej. Chodź, Luka. Podejdź do twojej narzeczonej. I bardzo proszę, romantyczne. Powiedz jej, że ją kochasz. I romantyczne. Okaż jej oddanie. Dobra. I jak to zrobisz, kochany? A nie, widzę, że ci bardzo brakuje zabawy. To ja myślę, że możecie... O, już to kiedyś padło z twoich ust. Mam nadzieję, że tak myślisz, bo ja również cię kocham. Dobra, okazujesz jej oddanie. A teraz skorzystajcie, że córka jest na zajęciach w szkole. I lecicie pod prysznic. O, ho, 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 tak. Ręczniki i piękne buty. Luka zachowuje styl nawet pod prysznicem. Świetnie, to chodź, Luka, sobie jeszcze skorzystasz. I oczywiście pójdziesz zjeść zupę, którą zrobiła Blue. Weź sobie porcję. A ty, Blue, kochana, podejdź proszę tu. Ciekawe, za ile będziesz to mogła sprzedać. Oj, taniutko. Kiepsko. Ale zrobimy zdjęcie. I lecimy. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, sprzedaj do publikacji. Sprzedaj. 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 I sprzedaj. Jak tam Ney, kochana? Co tu było, że wróciłaś i co? Wykonałaś znakomitą robotę. Dobra, czy to ci się poprawiło? Tak, ocena ci się poprawiła. Tu gorzej, tu będziemy musieli popracować. Ale dobra, chodź teraz przytul. Okej. Blue, bardzo cię proszę, sprzedaj to do firmy cateringowej. I myślę, że Blue też widzi, że relacje między Ney a Luką są ostatnio jakieś jeszcze gorsze niż były wcześniej. Więc postanowiła wybrać się z córeczką na bubble tea. Także lecimy razem z Blue i Ney. I jesteśmy przed sklepem tu z bubble tea. Swoją drogą tak wygląda. Myślę, że fajnie pasuje do otoczenia. Swoją drogą to się zastanawiam, czy dzieciaki w ogóle mogą bubble tea pić, ale nie wiem tego, zaraz się przekonamy. Dobra, tu jest ta część z bubble tea. O, ta jest w każdym tym sklepie? O, jak tu fajnie wygląda i tu do siedzenia. Dobra, a tu? Czyżby to niestety nie działało? Podejdź tu, kochana. Może dopiero ktoś tu musi przyjść. O, tak, przyszedł pan z obsługi. Pani. Dobra, chodź. Maleńka, podejdź tu. I ciekawe, czy dzieci mogą zamówić bubble tea. Obawiam się, że może być różnie. A może tu jest. O, dobra. Aha,
Rozumiem, czyli dzieci bubble tea nie mogą zamówić, ale próbujemy ich trochę przechytrzyć. Zamów bubble tea truskawkowe. Idziesz, kochana, idziesz. Zaraz ci mama zamówi, bo przecież ty sama, no oczywiście, że nie możesz zamawiać bubble tea. Nie, Blue, nie bierzesz? Nie. Tato Honey, bardzo proszę, wypij. No. Aha! To dzieci, już widzę, to dzieciom jak dajemy bubble tea do picia, to muszą urosnąć, ponieważ animacja nie jest przystosowana do dzieci, jak dobrze wiedzieć. Dobra, i Honey będzie taka duża, dopóki nie wypije bubble tea. A nie, już się zmniejszyła. Ciekawe, czy jak znowu weźmie do busi, to znowu nam urośnie. Zaraz zobaczymy. O, zasłonił nam pan. Lubi pop? Niech lubi pop. Tatu wywija. A weź sobie. Nie mogłaś zamówić, to sobie weźmiesz tak. O matko! Lud, czy ty się zachłysnęłaś? Możesz jej dać potem ten cukierek. O, znowu urosła. Teraz jej dasz lizaka. Trzymasz go razem z bubble tea. Genialne. A Honey rośnie. No dobrze, biedne dzieci. Nawet bubble tea im normalnie nie można pić. Dobra, pogadajcie sobie, dziewczyna. Co ty tu masz? Aha. Możesz nawiązać do elementów kultury masowej. A, teraz ty się zakrztusiłaś. Boże, bubble tea się można zakrztusić i nie daj Boże umrzeć? Wypiłaś. Nielegalnie wypiłaś bubble tea. A teraz jesz lizaka, który ci mama kupiła. Jaki fajny sim. Nastolatek z trądzikiem na pewno. Tak. Tu oczywiście można by było kupować ciuchy. I założę się, że dzieci też nie mogą ich przeglądać. No przecież, bo co by to było? Bo Blue by mogła. Jasne. A co jest na górze? Aha, kafejka jakby internetowa. No dobra. A tu można sobie w szachy pograć. No dobra. Chyba trzeba będzie wracać. Bo tutaj się nic nie da rozrobić, niestety. To będziemy wracać do domu. I jeszcze Nej odrobi lekcję. Dobra, jesteśmy w domu. Znowu jest ten dziwny facet i Oskar, brat Itana. Dobra. Chodź, Nej, usiądziesz sobie tutaj. Proszę bardzo. Luka, ty byś może poszedł wydać utwór, bo jeszcze masz do wydania. Dwa razy ten sam. Lukotek, ty nie tańcz, tylko chodź pomożesz tu Nej. A Nej sobie oczywiście bardzo proszę błyskawicznie odrób lekcję, a ty Blue jej pomożesz. Co ty byś chciał? Jedzenie ze stołu, no uroczy jesteś. Luka skomponowany przez ciebie utwór wydał, dobra. To jeszcze byś Luka może wyprodukował utwór, może być w górę. Produkuj. Pięknie. Żeński jeszcze dodaj do tego. Wow. Piano i klawisze. Dobra, zapisz utwór. Niech będzie, nie chce mi się wymyślać tytułów. No dobra. A teraz jakbyś go otworzył. Lamy cień. A wy odrabiacie lekcję? Dobra. Dobrze, kochani. Nej odrabia lekcję, Luka tutaj siedzi w swojej pracowni, Blue pomaga naszej małej Nej. A ja na tym będę kończyła ten odcinek. O, też byś chciała posłuchać. Mam nadzieję, że wam się podobał, a na koniec zapraszam was jeszcze na cutscenkę. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Hej, hej! Dream with me, let your mind explore all the things we were created for.
an open door that keeps us reaching out for more. Sure that I'm not sure, knowing I don't know it, so I listen for my inner voice. Carry the the pain will come.